bo dla mnie koniec nie istnieje. Im dalej wyjaśniamy, tym trzeba dalej wyjaśniać. Nie ma końca. Także jak ktoś pisze, że nie jest wyjaśnione do końca, to ja się śmieję. W wielkim skrócie, praca naukowa profesora Sugara zaczyna się od metod hydrodynamicznych stosowanych do wyodrębniania poszczególnych struktur molekularnych komórek. Poprzez badanie wpływu promieniowania jonizującego na nośniki informacji genetycznej, a równocześnie wykorzystaniem tego promieniowania do leczenia nowotworów, profesor Sugar pokazał, jak wykorzystywać różnorodne metody spektroskopowe. Jego badania właściwości spektroskopowych w obszarze nadfioletu dostarczyły klasycznego, na wiele lat narzędzia do poznawania właściwości elementów kwasów nukleinowych, w tym zaburzeń informacji genetycznej wywoływanej tym promieniowaniem. Następny okres to badania możliwości przemieszczeń się protonów w cząsteczkach niosących informację genetyczną poprzez wykorzystywanie obszaru podczerwieni. No ale pewno to wszystko są obliczenia kwantowo-mechaniczne, prawda? Tak, ale istnienie trzech możliwych form tautomerycznych izogwaniny jest udowodnione doświadczalnie, między innymi z krystalografii. Także to robi się bardzo ciekawe teraz. I ta biochemia mnie interesowała. Zajmowałem się głównie własności składników kwasów nukleinowych oraz różne reakcje chemiczne biorących udział w syntezie DNA. Zagadnienie struktury DNA, szczególnie tautomerii zasad, gdzie te zasady A, T, G, C umieszczone w DNA teoretycznie mogą istnieć każde w co najmniej dwóch różnych formach. I to było wiele lat temu, ale teraz jest znowu ożywienie w tej dziedzinie związane z próbami rozszerzenia kodu genetycznego, to znaczy budować w komórkach DNA, który zawiera zasady inne niż te naturalne ATGC. I właśnie dzisiaj rano, jak rozmawialiśmy z Anką Psodą, ona dawno zajmowała się tym tematem i teraz chciałby do tego wrócić. Wracamy do takiego podstawowego pytania, które myśmy zawsze zadawali, że w jakim środowisku? Wszystkie prace teoretyczne zaczynają dodawać tą obwódkę otoczenie wodne, ale to no, teoretyczne w spektroskopii rentgenowskiej też oni tą wodę znajdują.
Tutaj w tej pracy jest narysowana para, gdzie ta woda jest takim łącznikiem. W której pracy? Chyba w tej. W tym? Tak, gdzie jest takim, gdzie są dwie zasady, między nimi jest wstawiona jedna cząsteczka wody jako taki łącznik. Ale nie wiem, ja ciągle myślę o podczerwieni, bo podczerwieni nikt nie stosuje. Dawno temu też, przez wiele lat, zajmowałem się fotochemią białek i kwasów nukleinowych, to znaczy wpływ promieniowania ultrafioletowego na białkę i kwasów nukleinowych, a między innymi mutagenny i letalny wpływ promieniowania ultrafioletowego na komórkach poprzez działanie na białkę i na DNA. Rok 1953, w którym powstał model podwójnej helisy DNA, zapoczątkował niesłychany rozwój poznawania molekularnych mechanizmów życia poprzez współpracujące ze sobą nauki biologiczne, biochemiczne, chemiczne i fizyczne. Właśnie wprowadzenie fizyki i jej narzędzi badawczych do poznawania podstawowych procesów molekularnych w żywych organizmach było polem często pionierskim pracy badawczej profesora Sugara. I teraz mamy na przykład ten eksperyment tutaj, prawda? To jest zanik fluorescencji spowodowany, prawda, wiązaniem. I teraz możemy do niego dopasować przy analizie równanie. Jedno, dwu, trójeksponencjalne i mieć stałe czasowe tego zaniku. Taki eksperyment, prawda, z tymi monofosforanami jest możliwy. I w tej pracy, w której to ostatnio robiliśmy, to mieliśmy zarówno rozważaną protonację na zasadzie, jak i protonację na skrajnej grupie fosforanowej i protonację na dwóch rezyduach białka. Bo chodzi o udowodnienie, czy to jest normalne monoamin. Tak. Znaczy, no, ja myślę, że coś z tego da radę pokazać. No, na ile wiarygodne będą wnioski, to jest, no, druga sprawa, bo za tym wszystkim stoi model. Prawda? Model zawsze można krytykować. David Sugar urodził się 15 września 1915 roku w Józefowie Kieleckim, a w 4 lata potem wraz z rodziną wyemigrował do Kanady. W Kanadzie ukończył studia fizyczne i doktoryzował się na Uniwersytecie McGill. Po wojnie, po kilku latach pracy w laboratoriach Francji i Belgii, w 1952 roku przeniósł się do Polski i zaczął organizować badania biofizyczne w Państwowym Zakładzie Higieny. W 1954 roku rozpoczął starania o utworzenie Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, uwieńczone sukcesem. Ja byłem w Instytucie Pasteura przez rok, potem rok na Sorbonę. A potem zaproponowano mnie stypendium w Belgii, w Uniwersytecie w Brukseli. I tam rozpocząłem między innymi pracę nad kwasami nukleinowymi i zagadnienie tautomerii. Dostałem zaproszenie od profesora Inveltenfelde, który 3 lata wcześniej wrócił do Polski jako repatriant, zaproszenie na rok do Warszawy. On był fizykiem, teoretykiem, który poznałem w Kanadzie, w Toronto. Przyjechaliśmy na rok, potem na drugi rok. Życie jest trochę zbliżone do tego, co w prowincji Quebec. Bo w prowincji Quebec to jest trochę inny niż w reszcie Kanady. Przez całe życie pracował nad badaniami podstaw mutagenezy indukowanej ultrafioletem i promieniowaniem jonizującym. Ostatnie dwudziestolecie poświęcił syntezie i badaniu własności analogów nukleozydów, które mają znaczenie w leczeniu białaczki i innych nowotworów. Osiągnięcia naukowe profesora Sugara uhonorowano licznymi wyróżnieniami i nagrodami naukowymi.
Trzykrotnie uzyskiwał nagrodę imienia Parnasa za najlepsze prace eksperymentalne wykonane w Polsce. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Doktoraty honoris causa przyznały mu uniwersytety w Warszawie i w Gandawie. W roku 1976 Międzynarodowe Stowarzyszenie Fotobiologów przyznało mu złoty medal imienia Finsena za ustalenia struktury uwodnionych produktów uracylu i cytozyny oraz za opracowanie jednego z pierwszych podręczników fotobiologicznych. Ja chciałbym opowiedzieć o wynikach, które uzyskałem w trakcie mojej pracy magisterskiej. Ja się zajmowałem kinazą CK2. Jak wiadomo, kinaza CK2 jest to taki enzym, który jest podwójnie specyficzny wobec swojego substratu fosforanowego. To znaczy z równą wydajnością może korzystać z ATP, jak i GTP, jako donora reszty fosforanowej. I ciekawe było wykonanie obliczeń różnic energii swobodnej dla wiązania tej kinazy z ATP i GTP. Jeżeli te różnice wyszłyby małe, potwierdzałoby to dane doświadczalne, dlatego że mówiłoby to o tym, że równie chętnie kinaza CK2 wiąże się z ATP, jak i z GTP. Czy pan wie, że w przypadku CK2 drożdżowo jest znaczne różnice KM dla ATP i GTP? Nie słyszałem o tym fakcie, bo większość dostępnych danych twierdzi, że chodzi o ludzkie. Tak. Ale tak. Drożdżowy CK2 jest 5-krotne różnicy KM, ATP, GTP. Czy może byłoby interesujące zobaczyć, czym się różni ta struktura drożdżowej CK2 od tej? W latach 70., 80. nawet spędziłem dużo czasu w Kanadzie. Na uniwersytecie Quebec, miasto Quebec, francuski uniwersytet, bo my znamy francuski prawie tak samo jak po angielsku. A dużo czasu w latach 70., 80. też spędziłem w National Research Council w Ottawie. To był coś w rodzaju Akademii Nauk tutaj. Bardzo dużo współpracy wykonałem tam. Bo my wstawiamy do Escherichia coli fragment wirusa HCV i idzie nadekspresja i to białko, to jest helikaza, na którą będziemy działali inhibitorami. Prawda? Tak. Siedzi. No więc, a od poniedziałku już robimy oznaczenia aktywności. Dobry. Jak idzie? Bardzo dobrze, panie profesorze. Właśnie dobrze, to znaczy, że dobrze. To dobrze. Tak. Zajmuję się właśnie syntezą analogów nukleozydów pirimidynowych i purynowych jako potencjalnych inhibitorów leków przeciwpasożytom. A syntezę dobrze wyjdzie, wychodzi? No dobrze, raz lepiej, raz gorzej, ale do przodu. Bardzo dobrze. Teraz robię pochodne benzotriazolowe, to znaczy robię redukcję z pochodnimi, to znaczy podstawienie nitro, redukuję później, żeby uzyskać aminę. Także takich wiele różnych, które będziemy badać na aktywność, czy są aktywne, czy nie są aktywne. Nie ma trudności? No, jak zawsze przy pracy są jakieś trudności, ale myślę, że wszystko będzie dobrze i wszystkie syntetyzujemy związki i będą one aktywne. Były czasy, kiedy jak się wchodziło do pracowni, to było widać syntezy. Teraz tylko komputery. Teraz się korzysta z komputerów.
Fizyka i jej wykorzystanie do poznawania zjawisk życia są wielką pasją profesora Sugara. Należy do tych, którzy spowodowali, że poznawanie mechanizmów zjawisk życia stało się przyczyną zbliżenia i lepszego porozumiewania się biologów, chemików, biochemików z fizykami i samą fizyką. Wreszcie do tych, którzy otworzyli przed fizyką nowe pola badawcze. W 2002 roku profesor Sugar otrzymuje najwyższe wyróżnienie od Polskiego Towarzystwa Fizycznego – medal Mariana Smoluchowskiego. W rankingu cytowań prac naukowych polskich uczonych w dziedzinie nauk fizycznych zajmuje pierwsze miejsce. Był on jeden z tych ludzi, którzy zorganizowali FEPS, Federation of European Biological Societies, włącznie z uruchomieniem nowego czasopisma European Journal of Biochemistry, który jest jeden z podstawowych czasopism. Nawet wcześniej byłem jeden z fundatorów pierwszego czasopisma z dziedziny fotochemii, który się nazywa Photochemistry and Photobiology. Od 7-8 lat zajmuję się organizacją co drugi rok międzynarodowej konferencji na temat inhibitorów kinaz białkowych. Profesorze, wiem, że pan profesor ma dwie bardzo ciekawe książki, takie same książki z początków naszej biofizyki w Polsce, więc to już są białe kruki. To, co trzymam w ręku, to jest książka z 1956 roku, Zastosowanie izotopów w biologii. To jest bardzo ciekawa książka. Tutaj można znaleźć wiele znanych nazwisk polskich fizyków. Widzę tutaj profesora Żylicza, profesor Wardzyński, Wierzchowski, no, Sugar naturalnie. Czy pan profesor mógłby powiedzieć coś o tej pierwszej konferencji, która się w Polsce odbyła? To nie było konferencji, to było szkolenie. Bo w 1956 roku z Moskwy udostępniono izotopów do badań biologicznych i medycznych. A ludzie tutaj nie umieli stosować tych radioaktywnych izotopów i wtedy po prostu wpadnie do głowy, że może warto zorganizować szkolenie. Zwróciłem się do profesora Pniewskiego z taką propozycją i głównie przy pomocy fizyki na chorzy zorganizowaliśmy konferencję, tak jak napisane tutaj, zastosowanie izotopów w biologii, i medycyny też. I uczestniczyli w tym kursie ludzi z całej Polski, biologowie i lekarze, szczególnie lekarze zajmujący się prac badawczych. I to było bardzo udane. A wtedy zdecydowaliśmy te wykłady i ćwiczenie wydać w postaci książki. Spotkał pan wielu słynnych naukowców, między innymi Delbrucka, Zengera. Delbruck chyba zresztą był w Polsce, wizytując tu pana profesora, prawda? Czy mógłby pan coś na temat jego osoby powiedzieć, bo to ciekawa postać jest. W pewnym momencie Max Delbruck zdecydował się badać fotochemię kwasów nukleinowych. Jednego dnia dostałem od niego telefon, wtedy on był w Kalifornii, że zamierza uruchomić prac fotochemicznych na DNA, i czy mógłby przyjechać na kilka dni i zorientować się, jak wygląda ta dziedzina i co można dalej w tym robić. I on przyjechał z żoną i przez 3 dni nic innego
nie robiliśmy, tylko dyskutowaliśmy fotochemię DNA. I co trzeba dalej w tej dziedzinie robić. A potem on mnie zaprosił, on wtedy był też profesorem na Uniwersytecie w Köln, w RFN. Zaprosił mnie dwa razy do Köln na dalsze rozmowy. Bardzo ciekawe, pomocne dla nas i na pewno było pomocne dla niego również. Miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego profesorowi Kramerowi z Getyngi pozwolono przyjechać do Polski. I on odwiedził zakład biofizyki IBM. I była taka sytuacja, że wtedy w ogóle w tych sklepach nic nie było. On chciał nam jakoś pomóc, jakkolwiek. Ja pamiętam, że pan profesor wziął go do Megasamu na Ursynowie, dał mu koszyk i powiedział, kup coś. I on wszedł tam, na tych półkach był tylko groszek i ocet. I on z jakimś groszkiem i octem wyszedł. I to był doskonały eksperyment, żeby pokazać człowiekowi, jak to wygląda. Czy przypomina pan sobie, profesor, teraz pewnie? Teraz tak, już zapomniałem o tym. Tak, a potem pojechaliśmy do mnie na obiad do domu i moja żona przygotowała jakiś obiad, nawiasem mówiąc, jakieś cielęciny, którą się kupowało. Tam już nie wiem, od jakiejś pani, która przychodziła. Tak jest, do zakładu. Do zakładu, dokładnie. Dokładnie. I potem musieliśmy Kramerowi tłumaczyć, jak to się dzieje, że w sklepie nic nie ma, a obiad można zrobić. Pamiętam też, że ta pani w następnych dwóch, trzech tygodniach się nie zjawił. Nie zjawiła. Tak, chyba ją rzeczywiście jakoś miała kłopoty z dotarciem. Złapali go, ją. Ją, na Dworcu Wschodnim. Nie wiem gdzie, w każdym razie złapali ją. A koniec lat 60. był taki słynny zjazd FEPS-u w Warszawie, na który przyjechał profesor Korana, noblista. I wtedy on nie był jeszcze noblistą. Jeszcze nie był noblistą, tak, ale dał wspaniały wykład, prawda? Wykład coś nie z tej ziemi. To był wykład na kod genetyczny. Jeszcze pamiętam, jego wykład miał być po południu, a w południu on nie chciał iść na obiad, tylko prosił mnie, żeby go wprowadzić do sali i pokazać, jak wszystko ma wyglądać, bo on mówił do mnie, Dawid, mam tremę. Korana miał mam tremę. Tak jest. A po południu on miał ten wykład, gdzie wyjaśniono całego kodu genetycznego. Tak. Było 800 osób w sali. A po raz pierwszy w życiu i nigdy więcej nie widziałem coś takiego, jak on skończył ten wykład. Spontanicznie 800 osób stał na nogach i przez 10 minut było w ogóle... Brawa, brawa. Brawa. Tak sobie myślę, że może byłoby dobrze wrócić do takiego naszego dawnego zwyczaju, że przychodziliśmy rano do pracy, to sobie robiliśmy kawę i rozmawialiśmy o nauce, a w szczególności pan profesor mi zawsze opowiadał, co czytał. Ja się w ten sposób uczyłem, oszczędzałem trochę mojego czasu. Jakoś tak ostatnio trochę rzadziej się spotykamy, bo człowiek ciągle jest zabiegany, a może trzeba by troszkę tak jakoś inaczej zacząć żyć. To byłoby bardzo dobre. Tego się mało robi teraz. To mnie przypomina w Belgii u profesora Brachetta.
gdzie wszyscy spotkali się na obiad. Wtedy ja zjadłem obiady. Jadł pan profesor obiady. Teraz raczej pan profesor nie jada obiadów, tak? Ale wtedy wieczorem tak. Dopiero. A na obiedzie uczestniczyło 30 osób, 25-30 osób i mówiło się o wszystko. Nauki, jakie są ostatnie odkrycie, plotkowało się też, było na ogół w ogóle. Profesor Sugar wciąż wykłada, kształci studentów i popularyzuje naukę. Jest pomysłodawcą Festiwalu Nauki w Polsce. Pod jego kierunkiem 40 osób wykonało prace doktorskie. Kilkanaście habilitowało się, a wielu z nich kieruje zespołami badawczymi w kraju i za granicą.